Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj z panem porozmawiać o ósemkach. I mam takie pytanie na rozgrzewkę. Czy to, że mamy cztery ósemki, oznacza, że mamy rzeczywiście wyższy iloraz inteligencji? Nie, powiem może. Bardzo ciekawe pytanie, natomiast tutaj nie ma to żadnego związku. Jeżeli chodzi o zęby mądrości, czyli trzecie zęby trzonowe, one nam zanikają już w etapie ewolucyjnym, czyli tak naprawdę niektórzy z nas je mają, niektórzy nie. Z punktu widzenia ewolucyjnego wynika to po prostu z pokarmu, którym kiedyś się żywiliśmy i te ósemki na tamtym etapie były nam potrzebne. Na ten moment zazwyczaj one nam potrzebne już do gryzienia nie są. Wielu z nas posiadanie ósemek kojarzy się jednak z koniecznością ich wyrwania, usunięcia. Proszę powiedzieć, w jakich przypadkach należy je usunąć, a w jakich przypadkach możemy je zostawić? Nie każda ósemka jest do usunięcia. Ósemki, które sprawiają dolegliwości bólowe, najczęściej wynika to z ubytków próchnicowych, które są obecne w ósemkach, a jest to związane po prostu z ich niedoczyszczaniem, czyli z ograniczoną higieną, ponieważ ósemki znajdują się mocno dystalnie, czyli mocno z tyłu, gdzie higiena jest ograniczona, w związku z czym to prowadzi do rozwijania się ubytków próchnicowych i dolegliwości bólowych. Bardzo często ósemki, które należy usuwać, są to ósemki, które częściowo pojawiają się w jamie ustnej. Mówi się wtedy o ósemkach częściowo wyżniętych. To znaczy część ósemki widać, a część jest schowana w kości pod dziąsłem. Wtedy pod dziąsłem tworzy się kieszeń dziąsłowa, która gromadzi resztki pokarmowe. Tam bardzo często wzrasta ciśnienie i prowadzi to do dolegliwości bólowych. Innym wskazaniem do usunięcia zęba mądrości, jak pani redaktor wcześniej powiedziała, są wskazania ortodontyczne. Ortodonta kieruje do chirurga stomatologicznego lub lekarza dentysty, który zajmuje się usuwaniem zębów, po to, żeby nie przesuwały na przykład zębów sąsiednich. Oraz wskazaniem do usunięcia zębów trzecich trzonowych jest ich patologiczne czasami położenie, to znaczy mogą być nienaturalnie położone, wchodząc w zęby sąsiadujące, czyli położone poziomo, naciskają na siódemkę i jednocześnie powodują jej zniszczenie. Kiedy takich zębów nie usuwać? Ósemki czasami mogą nam służyć jako filary do uzupełnień protetycznych. To znaczy, jeżeli nie mamy zębów sąsiadujących, a pacjent nie decyduje się na ich uzupełnienie, to nadal taką ósemką może gryźć. Jeżeli konsekwencje usunięcia danej ósemki mogą być bardzo dalece zaawansowane, to znaczy taka ósemka, ząb zatrzymany, czyli głęboko w kości, który nie jest widoczny, znajduje się praktycznie na samym dole żuchwy, może powodować jej złamanie. W związku z czym nie ma co za wszelką cenę usuwać takiej ósemki, bo zazwyczaj taka ósemka jest bezobjawowa, czyli nie sprawia dolegliwości bólowych i wtedy nie ma konieczności usuwania takiej ósemki. Czyli podsumowując, nie każda ósemka jest do usunięcia, a zawsze to wymaga konsultacji ze stomatologiem, który wykona zdjęcie rentgenowskie pantomograficzne lub tomografię komputerową i na jej podstawie oceni i przedyskutuje z pacjentem, czy taki ząb jest do usunięcia, czy nie. Czy to prawda, że ósemki psują się najczęściej? Myślę, że nie, na pewno nie. Natomiast jest tendencja do ich psucia się, to znaczy do powstawania ubytku próchnicowego przez fakt ciężkiej higieny w tej okolicy. A zakładając, że w naszej jamie ustnej wszystko jest w porządku i mamy cztery ósemki, czy to niesie ze sobą jakieś korzyści? Ciężko powiedzieć, żeby płynęła jakakolwiek korzyść z posiadania czterech ósemek. Raczej działa to w drugą stronę, bo bardzo często ósemki górne, czyli w szczęce, przy pełnym łuku zębowym potrafią wychodzić w kierunku dopoliczkowym. W związku z czym zagłuskowanie z zębem na dole nie do końca jest prawidłowe. Panie doktorze, muszę zadać to pytanie. Myślę, że na odpowiedź czekają wszyscy nasi widzowie. Czy wyrywanie ósemek boli? Absolutnie nie. I to mówię z pełną odpowiedzialnością osoby, która wiele tych ósemek usunęła. Stosujemy do zabiegu znieczulenie miejscowe,
lub ogólne. To zależy od danej sytuacji, natomiast znaczny procent zabiegów odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Pacjent jest o wszystkim poinformowany, jakie będą to odczucia, natomiast nigdy nie powinien być to ból i nigdy to ból nie jest. A proszę powiedzieć, czy ten ból może się pojawić już po zabiegu? Trzeba mieć świadomość tego, że jest to mimo wszystko zabieg chirurgiczny. I rana, która powstała w wyniku usunięcia zęba, musi się wygoić. W związku z czym takie dolegliwości bólowe jak najbardziej mogą występować i kluczowe są w tym przypadku najbliższe 3 dni pozabiegowe i stosowanie się do zaleceń lekarskich. Unikamy wysokich temperatur, twardych posiłków, wystawiania się na słońce czy wysiłku fizycznego, który prowadzi często do wzrostu ciśnienia. A jak musimy się przygotować do takiego zabiegu? O tym będzie wspominał przede wszystkim lekarz prowadzący, który do takiego zabiegu przygotuje, bo im bardziej zaawansowana ósemka, to znaczy im trudniejsza, tym bardziej będzie wymagana konsultacja przed jej usunięciem. Najważniejsze oczywiście jest mentalne, pozytywne nastawienie, bo to zawsze pomaga. Natomiast drugą kwestią jest to, żeby faktycznie się wcześniej najeść, ponieważ ta dieta miękka, która jest po zabiegu, jest bardzo przydatna i pomaga mimo wszystko. Panie doktorze, krąży również wiele mitów odnośnie ceny, którą trzeba zapłacić za wyrwanie ósemek. Wiemy, że często te różnice między poszczególnymi gabinetami wynoszą nawet kilkaset złotych. Proszę powiedzieć, z czego to wynika? Rozbieżności doszukiwałbym się przede wszystkim w trudności usunięcia danej ósemki. Trzeba pamiętać o tym, że każda ósemka jest inna. Jedna może być znacznie trudniejsza od drugiej do usunięcia. Jakie są różnice? To znaczy jedne ósemki są widoczne, w pełni widoczne w jamie ustnej, drugie niekoniecznie, to znaczy są często całkowicie zatrzymane, czyli obecne głęboko w kości, co wymaga dużo większego zaangażowania lekarza w trakcie zabiegu, większej ilości czasu oraz większego doświadczenia. I to najczęściej wiąże się z tym, że ta cena mimo wszystko jest droższa. Drugą kwestią jest na pewno też indywidualna polityka gabinetu i narzucane przez nich ceny są tylko i wyłącznie ich prywatną sprawą tak naprawdę. Jeżeli mówimy o rynku sprywatyzowanym, trzeba też pamiętać o tym, że mamy możliwości usunięcia zębów na NFZ. Panie doktorze, pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, było mi bardzo miło. Pozdrawiam.